Dzień, dobry wieczór. Z tej strony panowie Starki. No i cóż, widzimy się dziś w górze Risk of Rain 2. I tak, jestem samemu. Niestety albo na szczęście, zależy jak na to patrzeć. I tak, standardowa rozgrywka, czyli ostatnio monsun z dodatkiem aktywnym, bez artefaktów. I dzisiaj jako multi. Głównie dlatego, że udało się odblokować no wszystkie bronie już u niego. Przecież my zrobimy to prywatnie dla tych, którzy nie wiedzą. I pozostała ostatnia rzecz, którą bym chciał zdobyć dla niego, no poza mastery skinem, ale to teraz nieistotne. A to co istotniejsze, to to, że tak, dzisiejsza rozgrywka będzie miała cel czysto poznawczy, bo chcę zobaczyć, gdzie Ata piła. Gdyż, no, z Crap Launcher'a już mogę powiedzieć, że sobie sprawdziłem, jest badziewny. Tak, więc dzisiaj idziemy z piłą i z Autonail Gunem. Nasz cel Voidfields. Na krainie siódmej późniejszej, ewentualnie zwycięstwo. Bądź obliterate, przy czym obliterate jest chyba bardziej prawdopodobny. I tak, na start mamy tu już dwie skrzynki normalne, jedną dużą. Żal by było z tego nie skorzystać. Teraz tak, jak działa piła? Po prostu... A, zwykła piła, no, wręcz. Ale dobra, podoba mi się, szybko eliminuje wrogów. Więc tak, i... Bungus. Czemu to jest Bungus? Wiecie, no, możemy go przebić jeszcze na Wungusy, znaczy na Whipping Fungusy, które są... Powiedziałbym, że może nawet i OP. Dobra, tam widzę wroga. Czy uda mi się jakimś gwoździem trafić? Nie. Niestety. W takim też wypadku musimy pojechać trochę. Ewentualnie pamiętając nadal o tych skrzynkach. Widzę na to, że właśnie trafimy na jakichś wrogów. Jest, dobrze, rzeź. Tą drogą przydałoby się zdobyć Leeching Seedy. Ewentualnie dużo Trata i te kosy całe. Oj tak, to byłoby dobre spiło. Patrzę na to, jakie ona ma. A tutaj teraz widzę obroty. Mnóstwo obrażeń zdaje. W wielu tikach naraz. I tak, golem. No, widzicie, jak pięknie go mielimy. Okej, są też te wispy, które mogą być naszym trochę problemem, ale... No, dlatego też mam auto nail guna. Moją ulubioną broń na nim. I co my tu mamy? Otworzę to, więc już dłużej nie otworzę. Chwilowo. Dobra. Z tego, co widzę... To tak, mam tego Warhorna, który przyspiesza nas, jeśli używamy na ekwipunku. Okej. Dużą skrzynkę raczej odpuszczę, chyba że uda nam się szybko właśnie znaleźć teraz coś, co... No, zaoferuje nam wystarczająco dużo funduszy. Co niestety wątpię. A już dobra, wrogowie się już pojawiają dosyć szybko, to może jeszcze uda się. I tak, wiem, że taki zrelaksowany gameplay prawdopodobnie nie jest najlepszą decyzją na monosu, no ale no... Ja tych, którzy mnie nie znają, ja zawsze tak po swojemu na spokojnie do tego podchodzę. I to w większości działań. No oczywiście, czasami tam jest panika, full focus, takie rzeczy, ale... Na co dzień to nie jest mój styl, tak mówiąc wprost. Raczej właśnie jestem taki wyspokojowy, tak spokojny, uspokojony, zrelaksowany. Co tu mamy? Razor Wire. Okej, moje męczenie się z tą skrzynką było tego warte. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa Razor Wire, pomimo tego opisu. Bez chwili wyjmujemy z siebie żylety, kiedy wrogowie nas ranią. Co będzie bardzo częste, patrząc na to, że tak będę walczył głównie pewnie piłą. Taki start jest świetny jak najbardziej. Gdybyś udało się do tego zrobić trochę, dobyć trochę Armor Repulsion Plate, czy jakoś tak. A ogólnie tych, które zmniejszają, potrzeba do obrażenia kilka punktów. Do minimum jednego punkta. Albo miśków, to byłoby już super. A póki co tak, kolejna skrzynka i co tu mamy? O, Delicate Watch. Powiedziałbym, że nie chcę tego, no ale jest to świetny przedmiot. Tak długo, jak jestem w stanie utrzymać się powyżej 20% życia to jest? Jakoś tak. Więc tak, powiedzmy, że na razie nie będę się tym aż tak przejmował. Mam tutaj pomarańczowy przedmiot, więc teraz biorę. Larwa. Nie lubię jej. Ale niech będzie, że ją sobie zostawię. Tak, ona jest z Nail Gunem. Więc tylko jak jestem w trybie Nail Guna, mogę z niej korzystać. Co nawet jest okej. Zazwyczaj to przy Nail Gunie będę ewentualnie musiał srunąć czy coś. Z piłą to raczej suwanie nie jest najlepszym pomysłem. Jako, że ona jest wręcz i przy okazji albo się wydaje, albo jak piłuję wroga, to tak jakby trochę mnie w jego stronę przesuwało. Tak. Puściłem sterowanie i tam nadal widzicie, że trochę mnie ruszało, więc faktycznie. Jest. A teraz, dobra, co my tu mamy? Skrzynka lecznicza.
chyba duża lecznicza nawet to jest i normalna taka. Okej, kulki lecznicze z wrogów. Nawet jeśli za niewielkie wartości, to tak, piękne, piękne. I to jest taka, nie, jednak zwykła lecznicza. I tak, dobrze. A medkit. Powiedziałbym, że medkity nie są może najlepszymi przedmiotami. Ale co, ja się tam znam. Zawsze jakieś ratunki dla nas. Więc tak, gin. To też gin. I to jest tak, chyba że jeśli mamy sobie poradzić jeszcze lepiej z tym wszystkim, przydałoby się zdobyć trochę kozich nóg, żeby móc się poczuć dobrze. A ponad kozie nogi, czy jest coś takiego istotnego, co byśmy powinni zdobyć? Może jeszcze latę, bo latę przyspiesza zarówno uderzanie, czy kawa to jest chyba niekoniecznie latę, a może latę? Nie wiem, nie pamiętam. Patrzę na to, że miałem ostatnio, nie powiedziałbym sporą, no ale delikatną przerwę od Risk of Raina. I tak, z innych rzeczy na pewno Focus Krystale, też jak tak kojarzę, świetne będą. Tutaj mamy drukarkę, ale na razie nie chcę przedrukowywać przedmiotów, bo mamy świetny start, no poza Bungusem. Ale tak, Bungusem bym się aż tak nie przejmował i dobra, jest teleport. I tak jesteśmy już trochę spóźnieni, jeśli chodzi o taki najoptymalniejszy czas, o którym słyszałem, czyli 5 minut na planszę. To całkowicie 5 minut, nie 5 minut plus boss. Ale dobra, nie przejmujmy się i Beetle Queen. Ryzykowne, ale spróbujemy ją szybko unicestwić naszą piłą. Może się uda. Może się uda, zanim ona nas unicestwi. Mówiłem, ryzykowne, bardzo ryzykowne. Ale dawaj, 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 multi. Dawaj, multi. Dobra, dobra, dobra. Udało się. Udało się. Jeśli teraz wypadnie nam... chciałem powiedzieć, że żeby wypadł jeszcze ten cały od niej, to byłoby jeszcze super, ale nie, dostaliśmy po prostu Hunter Harpoona, który na chwilę przyspiesza po tym, jak kogoś ubijamy, co jest świetne, jednak to przyspieszenie jest na tyle krótkie, że nie uznałbym go za jakieś super cenne. Ale nadal świetny przedmiot. Dobra. Przełączamy się z powrotem na piłę. I tak, skoro widzę tu jeszcze kapliczkę hazardową, to kiedyś to już wszystko naładuje, to na zakończenie planszy numer 1 pójdziemy na hazarda. Po czemu nie? Może dostaniemy jakieś fajne rzeczy. Nawet powinniśmy dostać, patrzę na to, ile mam zaoszczędzonych monet. Z drugiej strony EXP. Czy EXP nie byłby bardziej potrzebne może? Nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi się tak teraz zdecydować. Czy lepiej iść na szybkie EXP-nie postaci, czy na przedmioty. Z jednej strony EXP daje nam większe odporności trochę na obrażenia. Tego jestem świadom, no i... Również daje też właśnie więcej życia, więcej damage'a samego u nas. Ale z drugiej strony przedmioty są może nieskalowalne bezpośrednio z czasem, ale no... Powiedziałbym, że są formą dającą większy boost. I super, no gdybym nie miał achievementa dającego nie wiem co, no, ale tak, tego za trzykrotne przegranie, to... Teraz bym przegrał, dziękuję. Oddli Shaped Opal. Okej, tylko Oddli Shaped Opal. Prawie całych funduszy. Nie powiedziałbym, żeby to było dobre, ale dobra. Przynajmniej mamy teraz raz na jakiś czas sporą redukcję obrażeń na pojedynczym czasie, więc fajne. Okej. Jeśli to słyszeliście, to taka informacja, że wyknęłem sobie kawy. Bo tak nagrywam to dosyć o takiej porze, że delikatnego pobudzenia kawą potrzebuję, ale spokojnie. I tak. O co ja to sobie zrobiłem? Ktoś mi to wytłumaczył? To było okropne. Dobra, na tej planszy czy jest jakiś większy cel? Poza ewentualnymi odkrywaniami skrzynków, chyba nie ma większego celu. Tabliczkę stąd już znalazłem. Chociaż, czy będę się dzisiaj interesował tabliczkami? Jak tak myślę... To całe Sky coś tam jest piąte. Okej, czyli szóste będzie cokolwiek to by było. Potem pomiędzy tym musi być to. Okej. Okay. Tak myślę, powiedzmy, jak to rozplanować, żeby dostać się na Whitefields na 7. Bo nie ukrywam, im szybciej tam będę, tym lepiej. I wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem tego wszystkiego byłoby właśnie pójść na Whitefields. A może nie od razu z tego Sky Meadow, czy jak to się nazywało. Ogólnie tego, gdzie tam można artefakty, ale właśnie spróbować zdobyć artefakt. Stamtąd pójść już do... no jak to się nazywa? Od czego wszystkiego dalej. Ewentualnie zwykłym teleporterem, tym księżycowym.
Czyli to będzie na pierwszym planszę, co będzie bezpieczniejsze, patrząc na to, jak ostatnio zginęłem na artefakcie. Więc... tak, jedną z tych dwóch rzeczy mamy i Repulsion Armor Plate. Okej. Okay. Mam to. Mam to, czego chciałem. Tylko też pojedyncza płytka, ale nadal mam to, co chciał, co chciał, więc jest dobrze. Gorzej tylko się nadal nie znalazłem koziej nogi żadnej. Już myślałem, że może się uda. Ani kawy. A są to dwie rzeczy, które zdecydowanie będą tutaj bardzo, bardzo, bardzo cenne. Bo już powtarzam to po raz kolejny, multi należy do wolniejszych postaci. Nawet bym powiedział, że jest chyba najwolniejszym ze wszystkich, chociaż... możliwe, że ten loader ma podobną prędkość. Ciężko mi stwierdzić, bo... dlatego, że jest to potężna postać i tak, no... To ten... powiedzmy, że dużo loader nie gram. Więc... no, wszelkie jakieś takie informacje o jej statystykach i tym podobne są dla mnie czasami tajemnicą. Może wiesz, że jest podobny prędkości do multi. Może nie. I dobra. Moneta. Fajnie, fajnie, fajnie. I dobra. Czy coś jeszcze są takiego do zrobienia tutaj? Chyba nie. Ale właśnie tak sobie jak teraz zobaczyłem tą lunarną monetę, przypomniałem o pewnej ciekawej rzeczy, którą udało mi się odkryć. Na jednym z podejść, więc... pochwalę się tym, nie wiem czy chwilę nawet siostrze, ale no. A na jednym z prywatnych podejść, jakiś czas temu, jak mówiłem, miałem przerwę. Dało mi się znaleźć coś bardzo fajnego. Otóż wszystkie przedmioty z tu herezji. Nie pamiętam, jak się nazywałem, ale ogólnie właśnie 4 przedmioty herezji. Te oczy herezji i tak dalej, no, na każdą umiejętność. I to, co się tam potem stanęło się, to mnie zaskoczyło. Moja postać została transformowana w jakiegoś kurczaka, tak chyba to najłatwiej będzie mi nazwać. I tak, mnóstwo życia, potężne obrażenia, wszystko fajnie, tylko nad nią chyba potrójny skok, ale... było dla mnie zaskoczeniem. I to wielkim zaskoczeniem było to dla mnie, głównie dlatego, że traciłem życie. Słuchaj, sekundę na sekundę traciłem życie, zamiast się regenerować, więc to było ciekawe doświadczenie. I tak, oczywiście monosun, żeby nie było. I prawie udało mi się nawet dojść do finalnego bossa. Mówię prawie, głównie dlatego, że tak... to, że traciłem życie zamiast się regenerować, nie ukrywajmy, trochę namieszało momentami. Teraz tak... od tego bossa nie za mądrym sposobem będzie korzystanie z piły, więc... więc tak... osłabię go trochę teraz. Wow, to dziwnie dużo ma tych leczniczych wokół siebie. Co najlepsze, nie wiem czemu tak dużo leczniczych się zdecydował pojawić. Co jest trochę niesprawiedliwe, patrząc na to, że... no, boss może się tak leczyć, że po prostu nie będę w stanie nic mu zrobić. Ale tak, udało się ich pozbyć, to teraz... teraz tylko najgorsza część, można powiedzieć. Przeżyć jego wstrzyknięcie. A to już okej, no... dodajemy mu piękne obrażenia. Tym swoim... tutaj, tym nail gunem, czy co to było. Więc, dobra. Dobra, zegarek jeszcze żyje, co jest ciekawe. Rogowie nadal tu są, niestety. Chciałbym powiedzieć, że mogę się spokojnie nim zająć, ale chyba lepszym pomysłem będzie na razie eliminowanie postronnych wrogów. A dopiero później samego jego. Niestety i tak zaczął ssać, co jest smutne. Ale no. Przynajmniej chyba drugi raz tego nie może zrobić. Chociaż pewnie nie jestem, więc... teraz, kiedy już to zrobił, przełączamy się na piłę i zaryzykujmy. Kroję go po nogach. Nie, tylko górna część otrzymuje obrażenia. Okej. Okay. Ale dobra. I tak, tym razem go już pokonamy bez problemu. Plansz numer 2 ukończona. Dostaliśmy Old Warster w kit. Powiedziałbym, że nope, nie potrzebuję tego. Z drugiej zaś strony, jak już mamy ginąć, to lepiej być niewidzialnym przez tą krótką chwilę i móc uciec, więc okej. Okay. Jakoś to będzie. I dobra, Sulfur Pulse. Aha. Plansza z dodatka, zdecydowanie. Nie wiem, czy mieliście okazję poznać, czy nie. O nie, tylko nie to dziadostwo. Od nich można bardzo łatwo zginąć. Dlatego też największą moją metodą na walkę z nimi jest szybka eliminacja, co oznacza piłę. Widzę, że piłę bije dużo więcej niż to, co mieliśmy wcześniej. I teraz tak, czy jest coś ciekawego, co mogłem sobie wziąć w sumie?
crowdfunder, bo to jest, ale crowdfundera bym nie chciał. Jest za to pijawka, która wydaje mi się być dobrym wyborem. Będę mógł sobie wtedy narzucić na piłę wielki lifesteal i się cieszyć po prostu z tego, że tak, że mogę strzelać, czy siekać piłą i przy okazji nie bać się o swoje życie. No i chyba najlepsze rozwiązanie na razie. Ale tak, zanim będę się tym przejmował, to muszę pozbyć się tych płaszczków. Zlatałem na tyle wysoko, że nie jestem w stanie ich trafić w większości przypadków. I dobra. Mogę też skusić się na lunarny przedmiot. Czy chcę to zrobić, czy nie? A, nie, nie tutaj. Nie, nie ten przycisk, jełopie. Tak, od razu lepiej. Mam dużo tych monet, tak. Nie wiem, czy coś więcej potrzebne i... Huksów herezji. Okej, okay, herezja. Nie pamiętam, co Huksy robił. A nie, dobra, pamiętam już. Huksów herezji to było zastąpienie prawego przycisku. Mój prawy przycisk... No tak, jest przeze mnie mało używany, ale jest moim zdaniem za dobry, żeby go wymienić na Huksów herezji. Są postacie, na których bym od razu powiedział tak, wymieniam bez myślenia. Ale nie tutaj. Nie tutaj zdecydowanie. Dobra. Tamto miejsce już jest też niebezpieczne, to ci tam wracać nie będę chciał. I tak, dwie kawy i strzykawka. Gra w końcu zaczyna nas słuchać. Tak, z tych dwóch materiałów najchętniej wezmę kawę. Mówię dlatego, że kawa daje i prędkość ruchu, i prędkość ataku, w czasie kiedy strzykawka daje tylko prędkość ataku. Co prawda podwójną wartość tej, tego, co daje kawa, ale no. Nawet 7,5% dla mnie wystarczające. Myślę, że prędkość ruchu jest dla mnie cenniejsza nawet niż prędkość ataku, więc no. I teraz tak, tutaj mamy lepkie bomby, generator tarcz albo focus krystal. Obrażenia są cenniejsze niż bezpieczeństwo, nie wiem. Zaryzykuję z bombami. Focus krystal może jest lepszym wyborem, ale... A co na to, jak często po prostu uderza piła, to wydaje mi się, że z bomb mogę mieć lepsze korzyści. A jeśli nie, no co, na przyszłość będę wiedział, żeby focus krystale brać. Chociaż dobra, focus krystal to jest po prostu 20% obrażeń. W każdej sytuacji bomba musi się jeszcze nałożyć. Więc to może było głupie. Z drugiej strony, bombę mogę wykorzystać na moich strzałach, na odległość. Focus krystal wymaga, żeby być blisko, więc to takie... To są argumenty na obie strony konfliktu, już tak nazwę. I widzę Void Itema. Bardzo ryzykowne patrząc na to, że te małe dziadostwa z tego wyskoskują zawsze. Ale bierę. Bierę, bo może uda się Bungusy zamienić na coś sensownego. Nie, ale jest coś jeszcze lepszego. Bardzo, bardzo tycia, nie ukrywajmy, ale nadal szansa na insta-killa na wszystko, co nie jest bossem. I straciliśmy zegarka. Wiedziałem, że tak się skończy. Wiedziałem, że tak się skończy. Przez moment podat, co prawda, ale no. Wiedziałem, że i tak jak się skończy. Okej, okay, płaszczka pustki. Niedobrze. Tak sam podejrzewam, że ten mały dziad ucieknie. Okej, okay, włączamy to. Leczymy się wystarczająco, żeby nie przejmować się konsekwencjami przez tą krótką chwilę. I moglibyśmy już iść w sumie na następną planszę. To będzie plansza numer 4, jeśli się nie ma. Ale zanim to, co jeszcze chcę otworzyć chociaż tą jedną skrzynkę. Proszę nie zrzucaj na dół, dziękuję. I jest to... Jarobus Bance. Czy mam jakiś w ogóle sposób, żeby to aktywować? Teraz sprawdzimy. Jeśli to aktywuje, to super, jeśli nie, to... Okej, okay, nie mam sposobu. Chyba, że jeszcze tym moim shiftem. Czyli szarżą moim. No w sumie może. O, i znowu... Chciałem powiedzieć ty, ale tak, oni. Tam dwóch jest. I będzie śmierć. Będzie śmierć, pewnie. Może raczej byłaby, gdybym... się nie pośpieszył. Z ucieczką. Bardzo niebezpiecznie, czy teraz jest. Oznacza to więcej tyle, że muszę zrobić to inteligentnie, czyli tak, to. I teraz przerzucić szybko się na to. I próbować trafiać, żeby się wyleczyć. Jedna szansa na przeżycie. Mhm, tak, jedna szansa na przeżycie. W szczególności, jeśli będę spadał, jeśli nie będzie. Oj, coś mi mówi, że to może być mój koniec. Ale tak to jest, jak się nie gra w jakąś grę, potem się po prostu do niej wraca i nadal się takie, a dalej będę grał na najwyższym poziomie, czym by nie, przez co stwierdziłem, dobrze na niższych.
Nagle się człowiek patrzy na to i takie, ale jak to grać, ja nie umiem. W tym przypadku to można tyle, że już ja nie umiem, ale jest takie, kurczę, to trudne jest. Jeszcze żałuję w sumie, że wziąłem trochę to właśnie wyrzutnie gwoździ, a niekoniecznie mój precyzyjny snajperski strzał. Z nim może łatwiej byłoby eliminować te wszystkie płaszczki i tym podobne. To potencjalnie zdecydowanie łatwiej by było. Zresztą strasznie dużo ich się tutaj trafia. Dobra, aktywujemy znowu to. Ale no, zaraz powinno być spokojnie. W najgorszym wypadku będziemy musieli poczekać tylko na prawie że naładowanie portala. Zanim będziemy bić bossa. Więc jeszcze będziemy właśnie eliminować płaszczki, których jest tu aż nadto dużo. Żeby nie było. Na innych wrogów może taki... Nie, na Lesser Wisp albo Greater Wisp bym też tak narzekał, ale no. Na mało którego wroga bym tak narzekał jak na te właśnie sływające głównie przeciwniki. Ale tak Instakill tam właśnie wszedł, było widać. I dobra. I już jesteśmy w sytuacji, o której mówiłem. Wrogowie powinni przestać zaraz się pojawiać. Czyli ci, którzy zostali, to zostali. I się nie ma zamiaru interesować i nie zajmować. Bo to są okropne przeciwniki. Ale tak, tutaj mogę wejść i... chociaż spróbować się tego pozbyć wszystkiego. Nadzieję na to, że przeżyjemy. Nikłum, ale tak, na dole, z nadzieją, myślę. Okej, wy żuczki gincie od mojej pięknej piły. No, no nie wiem, co chcę powiedzieć. Może to może tak... muszę być dobry w unikaniu, bo te kulki, jak się już nauczyłem, się trafią za często, to mogą łatwo ubić. I... aha. Muszę uciec. Czy oni się nawzajem potrafią ssać? Serio? Wow! Trochę bezsensowne, ale dobra. I tak, teraz jestem w miarę bezpiecznej pozycji. Jeszcze Bulgusa udało się aktywować. Niestety muszę przeskakiwać to. Ale może się uda. Co ja? Nie. Nie. Przez moją głupotę teraz sobie tym co, no nic się nie udało. No trudno. No trudno. Może byłem zbyt spokojny, może moje umiejętności są zbyt zardzewiałe, ale... no... na tym kończymy. Jedno podejście próbowałem, nie udało się. Ale przynajmniej przetestowałem w końcu piękną piłę u Multiego. Tak... to dalej? Albo mnie wiedzieć? Powiem tyle, no jak już udało się raz zobaczyć zakończenie Risk of Rain'a. Mam wszystkie postacie i tak dalej, to... powiedzmy, że celów nie masz tak dużo, jako że ostatnio czasu nie mam ciągle na... bycie w formie w Risku, no to ciężko mi robić czasami odcinki na Monsunie, które będą wam pokazywać coś nowego i interesującego. A tak, a nie ukrywam, na Rainstorma czy na Drizzle nie chcę już wracać. Po prostu są dla mnie zbyt nudne. Ale dobra, nie będę już więcej gadał, odcinek krótszy zdecydowanie, ale mam nadzieję, że wam się podobał mimo wszystko. I że jesteście zadowoleni z tego, że nie zapomniałem o ryzyku deszczu całkowicie. I tak, kolejny... może będzie niedługo, może nie będzie już, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale póki co to tyle. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się i hej hej!